Czym dla mnie jest Studenckie Forum BCC i dlaczego to zakładałem? To myślę, że chcieliśmy gromadzić ludzi wyjątkowych wokół siebie. Takich ludzi, z którymi będziemy całe życie w stanie później łączyć się, pracować. No i pytanie, czy po 12 latach nam się to udało? Ja mam takie wrażenie, że mam takie osobiste wrażenie, że tak, że nam to się udało. Nikt 12 lat temu nie myślał o przedsiębiorczości, o takim boomie, który nastąpi po tych latach, też naszej pracy, naszego zaangażowania. To, co mnie przekonało do tego, żeby działać w Studenckim Forum, to to, że ktoś pokazał mi, że przede wszystkim może być jakaś interesująca, ważna misja i to, co jest najpiękniejsze, to to, że to się nie skończyło. Czyli działaliśmy wspólnie i okazało się, że poza tym, że ta organizacja tak naprawdę już stanowi tylko jakieś takie drobne wsparcie tej naszej całej przyjaźni, tych naszych relacji. Przez całą drogę moich studiów kontynuowałam właśnie działalność w Studenckim Forum, bo po prostu to byli ludzie, którym chciało się coś robić, działać i czułam, że zawsze możemy realizować nawet najśmielsze pomysły. Współpraca ze Studenckim Forum BCC i później z BCC miało naprawdę niebagatelne znaczenie dla całej kariery zawodowej dotychczasowej. Przede wszystkim umożliwiło szerokie spojrzenie na prawo, biznes. W internecie po prostu znalazłam stronę Studenckiego Forum i stwierdziłam, że to jest idea, z którą ja się utożsamiam i chciałabym coś więcej w tym temacie zrobić. Poszłam na rozmowę, udało się. Już podczas pierwszych dni wiedziałam, że to jest dobre miejsce, że to są ci ludzie, z którymi ja chcę coś robić. Studenckie Forum dzisiaj bardzo dobrze się po prostu ma, tak? Nie tylko cieszę się z tego, że istnieje, ale cieszę się z tego, że jest na wyższym poziomie niż my działaliśmy. W Studenckim Forum Business Center Club podoba mi się serce i pasja do działania, bo myślę, że to determinuje te wszystkie unikatowe, fantastyczne pomysły i to jest klucz do sukcesu. Przede wszystkim studenci pokazali, że można zrobić rzeczy niemożliwe. Myślę, że każdy młody człowiek powinien spróbować takiej przygody, tak? Zrobić coś więcej niż tylko chodzić na zajęcia w szkole. To, co dzisiaj się wydarzyło, czyli to, że poznałam jakie później były losy Studenckiego Forum i jak wiele wspaniałych osób później przejęło pałeczkę i wpływało na rozwój tej organizacji i fakt, że ona jest teraz cały czas prężna, duża i naprawdę wspaniale funkcjonuje, to chyba jest największym sukcesem. Jestem dumny z tego, że Studenckie Forum BCC to jest moja organizacja i zawsze była moja organizacja. No i trzymam kciuki za dalsze wasze drogi.